Witajcie, poniedziałkowy poranku. Tak jest. Mam na popołudnie w tym tygodniu, więc poranki należą do mnie. Co my tu mamy? Sytuacja wygląda następująco, że do pierwszego wykotu mamy gdzieś jakieś 13 dni. Między tam powiedzmy 13-14. Prawdopodobnie ta, tak? No bo była pierwsza. Potem była ta, ta i ta, wiadomo. Także pomiędzy tą a tą pierwszą jest różnicy, no na pewno z tydzień. Co się z tym wiąże? Mamy praktycznie tam 2 tygodnie do wykotów, a więc jest to ostatni moment, żeby posprzątać samicy gniazdo, żeby posprzątać samicy klatkę. One zaczynają robić pierwsze ruchy, przygotowując się do wykotu, zaczynają robić pierwsze takie różne akcje. Ja tu na przykład zauważam tam taką dziurkę, czyli takie próby szukania miejsca na złożenie młodych, a tam widzę takie wysypany owies, nagromadzony owies, czyli taka spiżarnia na czas karmienia młodych. Instynktowne takie zachowania zwierząt po prostu. Tam zauważam norę, czyli samica szuka po prostu miejsca. Tu też jakaś dziurka, tam coś poszukuje. Tu widzę, tu siano, tam, w tamtym miejscu. Tam jest kawałek, taka garstka siana zgromadzona, tam, w tym jednym miejscu. Nigdzie indziej nie ma siana, siano leży tylko tam. Czyli to jest po prostu siano zniesione tam. I co tu mamy? No tu mamy przeryte wszystko totalnie. No normalnie idzie jak przecinak, przemiela całą ściółkę. Ta samica będzie najpóźniej, więc to po prostu, no nie wiem. No też może być takie zachowanie. Już. Choć trochę za wcześnie. O, przekopywanie. Ona całą ściółkę potrafi przeryć, bo to przecież pracuje dzień i noc. No, a tu samiec, no to u samców jest, zobaczcie, no po prostu gładko, nie ma praktycznie żadnych akcji w gnieździe. Podobnie jak i u tego samca. Jest tu po prostu płasko, ugniecione. W przeciwieństwie do klatek i ściółki u samic. No i co? Miałem robić inną robotę, no ale sobie tak przypomniałem, że dzisiaj, jeśli tego nie posprzątam, no to jutro mam inną robotę, którą muszę zrobić, bo jest zaplanowana datowo, że tak powiem. No to no, chciałbym to zrobić jednak dzisiaj. Przekładam inną robotę, zabieram się za sprzątanie klatek, bo to jest właśnie dobry moment i ostateczny, można powiedzieć, moment na to, żeby to zrobić. Żeby samica miała po prostu czas ponownie przeszukać całą klatkę, przygotować się po prostu do wykotu, czyli takie właśnie ruchy, zbieranie jedzenia, jakieś tam szukanie dziur, przekopywanie, przegryzanie ściółki. Takie właśnie zachowania można zauważyć. Dobra, lecimy z tematem.
ziarna. Lubię ten zapach, który towarzyszy właśnie klatkom po sprzątaniu. Z tytułu właśnie tego środka dezynfekującego na sucho. Nie reklamuję marki, być może po prostu to jest pierwszy środek, który kupiłem i go kupuję zawsze. Nie testowałem innych. Nie wiem, czy inne pachną taką jakby miętą, taką świeżością po prostu. Czuć w hodowli taką jakby sterylność. Także warto stosować. To jest na bazie wapna bodajże. To jest odkażające, dezynfekujące i niszczy wszelkie jakieś tam drobnoustroje. Czyli mamy taką zadbaną w miarę hodowlę w tym kierunku. Jedzą sobie. No teraz będzie co robić od nowa. O, już się zaczyna przekopywanie. No już będzie robota, nie? O. O proszę. No i takie zachowania, o, można zaobserwować. Słomy raczej nie jedzą, ani tych pozostałości po źdźbłach, ale wyjadają wszelkie jakieś tam trawy, które zebrały się wraz ze słomą. Na przykład tutaj wrzuciłem samcowi, popatrzyłem co wrzucam. Kurczę, przywaliłem sianem chyba. Aczkolwiek u niego jest taka słoma wraz z dużą ilością jakiejś tam trawy. No i on będzie miał bogato. Chociaż widzę, tu już pałaszuje wszystko, nawet słomę. No, one teraz mają co robić, bo w tej słomie naprawdę jest sporo różności i cieszą się na pewno. Tak samo jak i kury się cieszą w tej chwili, bo jest zima przecież. Jest skute lodem, a nie co nie skute lodem, jest przykryte śniegiem. A tu nagle wywaliłem im gnój od królików, pełen różności owsa i innych. Także one się bardzo, bardzo cieszą. Króliki również. To tyle. Zabieramy się za inną robotę, bo sporo rzeczy do zrobienia. Na razie, trzymajcie się. Thank you.